Unia Group. Unia Group to jest największy producent maszyn lączych w Polsce i również w swojej ofercie ma opryskiwacze Pilme. To jest fabryka, która produkuje opryskiwacze od ponad 50 lat i w 2004 roku została kupiona przez grupę Unia i dzięki temu na dzień dzisiejszy są na rynku obecne te opryskiwacze. Jeśli chodzi już o samą Unię, to są cztery fabryki w Polsce, to jest 1350 osób zatrudnionych, to jest 100% kapitału polskiego, także to już jest dosyć silna i potężna grupa producencka. Jeśli chodzi o opryskiwacze, bo tutaj jakby to jest głównie tematem tutaj dzisiejszego tego tutaj jakby spotkania czy tam wywiadu. Unia produkuje opryskiwacze o pojemności od 400 do 6000 litrów. Także to jest oferta skierowana i dla małych gospodarstw, ale również też i dla dużych gospodarstw. Jeśli chodzi o małe opryskiwacze, to są opryskiwacze z belką od 12 do 15 metrów lub 18. Natomiast te duże opryskiwacze, największe, są również wyposażone w belkę od 18 do 36 metrów. Także tutaj ta gama tych rozpiętości jest bardzo duża. Produkujemy opryskiwacze proste, ale produkujemy również opryskiwacze wyposażone w najnowszą technologię, czyli oprys przy wykorzystaniu sygnału GPS. I na przykład tutaj prezentowany model Europa posiada nowość. Jesteśmy jednym z pierwszych w Europie, a jedynym w Polsce producentem opryskiwaczy, który jest wyposażony w tak zwany system EDS. Prezentowany model tutaj opryskiwacza Europa jest wyposażony w najnowszą technologię, czyli możliwość oprysku przy wykorzystaniu technologii GPS. To jesteśmy jedni z pierwszych w Europie, który taki system prowadził, jedyny w Polsce, gdzie tutaj sterujemy dokładnością rozpylacza, czyli dokładność mamy rzędu 50 cm. Standardem jest już na pewno dzisiaj oprys z dokładnością sekcji, ale niestety to nie jest takie dokładne, bo niestety sekcja powiedzmy potrafi mieć 3 metry szerokości. Natomiast przy sterowaniu już z dokładnością rozpylacza mamy bardzo dokładny oprys i coraz więcej zresztą tutaj w rolnictwie jest dążenia do tego, żeby te maszyny rolnicze były tak zwane ekologiczne, czyli żeby tutaj, jeśli chodzi o oprys, było dokładnie robione tam, gdzie to potrzeba, a nie tam, gdzie powiedzmy nie jest to wskazane. Prezentowany opryskiwacz Europa produkowany jest w dwóch pojemnościach, to jest 4000 litrów i 6000 litrów. I tak jak mówiłem, jeśli chodzi o tą elektronikę, która steruje, korzystamy tutaj z najlepszego dostawcy. Akurat to jest to firma Miller Electronic, dostawca elektroniki praktycznie do wszystkich wiodących producentów opryskiwaczy w Europie i na świecie.